Bitwa STB-1 na mapie Urwisko, losowanie na full dychy, dwa mausy w drużynie przeciwnej w plutonie z Lewandowskim. Czyli ci trzej gracze są takim źródełkiem. To jest takie źródełko, z którego aż chce się czerpać. Ale baczę, to odważnie zagrał ich. Ale głupio. Czy... A powinien się zatrzymać. Popełniłeś błąd, trzeba było się zatrzymać. O, ładnie gąska. No i to już. Ta gąska przypadkowa. W minutę stracić 500 życia od Arty. Co ten 260 robi? Za mocno. Trochę za mocno. Okej. Trochę szczęścia. No pikowanie tutaj nie ma do końca moim zdaniem sensu, bo mają te deki, których ty nie widziałeś w bitwie i nie wiesz, czy one nie stoją na półce przed tobą, jak pancer dzikie trójka, trzy pojazdy. Na górę ciśniesz. No tutaj te deki mają bicie, co nie? No tutaj te dek mógłby strzelić. Ale o! I chyba miałem dobrego czuja, że tam coś stoi. Spadło. Obok w skałkę poleciał pocisk. Wydaje mi się, że tam stoi raczej cik. Trójka jest wykryta. Jeździk, jeździk. A, dobrze. Ale ja to jestem jednak agent dobry. Przewidziałem tę deczkę. Jeszcze powiedziałem, który z trzech. A. Bo jak pancer, to by się świecił, moim zdaniem. Dzik jest niewidzialnym tydekiem, więc dlatego pomyślałem sobie, że on. Żebyście wiedzieli, czemu tak pomyślałem. Jak dla mnie jesteś troszeczkę nieaktywny w tej bitwie, niestety. Wydaje mi się, że tutaj grasz słabo, bo nie robisz damage'a. Ja bym już dawno coś zrobił, bo... Masz dobrą pozycję, ale... Twoja drużyna traci życie, a ty nic nie robisz. Ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że no jeśli gracz gra... STB-kiem to musi być dość aktywny. A ty tutaj tak, no... Masz fajną pozycję, ale no nic z tego nie wynika, bo nie masz przestrzału. Co bym zrobił, żeby tak tutaj powiedzieć, co ja bym zrobił? Ładny strzał. Ja bym pojechał tu. Na J5 i strzelał w te mausy, które wychylają. Bo twoje mausy wychylają tam. Znaczy, ich mausy wychylają. No bo jechanie przed siebie to tak średnio. Jechanie na jak pancera też tak średnio. Zobaczcie, dlaczego ja to powiedziałem, bo te mausy, zobaczcie, że jadą. Teraz też, teraz też masz na nie przestrzał, ale tak byś miał na nie jeszcze wcześniej, co nie? Bo one już dawno tam wychyliły. Fakt jest taki, że teraz masz na nich bok bić, a wcześniej miałeś raczej na front. Więc no plusem jest to, że masz teraz lepszą pozycję, bo masz bicie na bok. Ale, żeby była jasność, to, że ty masz bicie, wynika z tego, że twoja drużyna umarła wcześniej, bo jej nie pomagałeś. Ja to zawsze próbuję tłumaczyć graczom, którzy są i grają na tarcia i mówią po bitwie, że oni zrobili damage. Można zrobić damage, tylko pytanie jest, dlaczego trzeba było robić wyciąg, bo ktoś inny wcześniej zawalił, co nie?
I ty tutaj popełniłeś ten błąd, że twoja cała drużyna prawie umarła, bo ty byłeś nieaktywny, ważnym czołgiem, potężnym jako dobry gracz. Więc oczywiście faktem jest, że pewnie tutaj trafił cię na ślepo. Faktem jest tutaj to, że robisz teraz fajny wynik, ale pamiętajmy o tym, że ktoś wcześniej poległ, żebyś ty ten wynik zrobił, bo ty grałeś troszeczkę zbyt defensywnie. Ten strzał, co dostałeś od Lewandowskiego, to szacun dla tego Lewandowskiego, naprawdę. Osiemset wieżyczkę lub górną płytę zapę na ślepo. Siemanko, Kagiter. Witam nowego wspierającego, Oliwier Trapka. Witam serdecznie, siemanko. Czy czołgi w kalendarzu są za złoto, czy tylko za... Są tylko za złoto, czy będą też za srebro? Nie będzie żadnych ofert za srebro. Musicie być troszeczkę... doinformowani bardziej. To nie jest czarny rynek. Nie mylić z czarnym rynkiem. To jest co innego. Co innego, co innego. Siema, Wiro. Wiro, tylko bądź taki bardziej łagodny. Ja nie lubię, jak ty tak piszesz jednak. Prosiłbym, żebyś był troszeczkę milszy, bo... napisałeś to niemiło po prostu. No, czy bitwa jest beznadziejna? Może być w jednym aspekcie dla was beznadziejna. Nie dzieje się dużo, ale to nie znaczy, że jest beznadziejna. No w końcu! Chyba coś się wydarzy. Jechałeś. No Mausa STB to jest łatwo zdjąć. Ten Maus jest trochę głupi, no. Sorki, ale... zajął najgorszą pozycję na całej mapie chyba. Ale no nie, no tak to nie strzelaj. Jezu, ten Maus. Tylko nie zjedź na niego. Nie zjedź na niego. Się rozbijesz i będzie. Nie, nie, to zbyt ryzykowne. Jeszcze cię wiatr pociągnie w dół i wylądujesz w przepaść. Dobrze wykombinowałeś, żeby o drugiej strony, tylko długo ci to zajęło trochę. No i masz go na hita. Dolna płyta, dolna płyta. A widzisz, kurna, wiedziałem, że się odbijesz. Powiedziałem dolna płyta. Bóg wie, że teraz może być, ale za duży kąt był. Dolna płyta. Ej, normalnie strzelasz
Do na płytę tam. Teraz przebijesz chyba. Strzelasz zawsze w kiepskim momencie. O Boże święty. W końcu. A mówiłem dolna płyta, kurna, mówiłem, tłumaczyłem. Dolna płyta. Dolna płyta. Pod tym kątem byś tam przebił, no. 330 penny. Jak pancer strzelił chyba, czarta. Bokiem jest, to ładnie będzie. Nice. Podkreślenie Noxis, podkreślenie Siemka, proszę o dodanie do klanu pod rozwój nick, podkreślenie Noxis, podkreślenie 5 zł. Jasne, spoczko. Nie trafił 121, bo nice. 5 fragów. Nie no. Nie bądźcie tacy krytyczni. Ja powiedziałbym w ten sposób. Widać, że bohater tej bitwy jest graczem, który myśli, ale jeszcze niewystarczająco dużo. Po prostu Akila jest graczem dobrym, ale widać, że jeszcze brakuje. To jest różnica między bardzo dobrym. No, nie można powiedzieć, że zagrałeś bardzo dobrze, przynajmniej w tej bitwie, co nie? Dobrze. Wykombinował. To jest tak, że ta bitwa była trochę w burach, czyli widać było dużo błędów, dużo takich rzeczy, które no, decydują o tym, czy jesteś właśnie bardzo dobry, czy jesteś dobry, ale nie można powiedzieć, że zagrał źle. Co nie? No, nie można powiedzieć, że zagrał źle, no. Zagrał dobrze, fajny wynik zrobiłeś. Więc, żeby była jasność, wynik jest dobry, gra była w porządku, ale było bardzo dużo błędów po drodze. Więc zgodzę się z komentarzami, że kolega nie zagrał idealnie, no bo to jest zdecydowanie prawda. Ale nie zagrał też źle, nie możecie powiedzieć, że to była kiepska bitwa, tak? Jako tako 8000 wykonał, co nie? Ale trochę w bólach, to prawda.